Siemka wszystkim, z tej strony Kitek razem z Mufinką i naszym wielkim stadem zwierząt. Jesteśmy po raz kolejny, już trzeci odcinek serii na jednym bloku. Ta seria bardzo wam się spodobała, widziałem, więc po prostu wracamy tutaj i szykujemy dalej. Słuchaj, mogę Mufinka. Mieć pytanie? Poczekaj, no, jakie pytanie? Bo tam jest taka chmurka i tam jest taka czarna kropka. Ty, ja tego nie widziałem, tam jest jakiś blok. No widzisz, to jest blok. Poważnie, tam jest blok. Może most zbudujemy. Do tego bloku? No. Ja myślę, że to jest po prostu jeden randomowy blok, którego chłopaki nie zniszczyli, jak budowali tą mapę. Tak mi się zdaje, że to będzie totalnie bez sensu. A ja bym zrobiła. Czekaj, czy zobaczymy, czy w ogóle ja wezmę sobie z powrotem. Jeju, Mufinka, czy ty możesz w końcu zrobić tą naszą zagrodę? Nie, bo ja się zajęłam balkonem, ty miałeś zrobić zagrodę. Ale to nie, no Mufinka. No ja mam piękny balkonik, ja tu mam mało osób i jestem szczęśliwa. Tak, mało osób? Nie, przerzucaj mi tam, przestań, nawet się nie waż. Nie, tak, ej, no nie, świnka. Przestań. No, świnka, chodź tam. Nie wpychaj jej. O nie, ale widzę, że ty po prostu Mufinka. Nie wpychaj mi tutaj zwierzaków. Czy ty masz coś do naszych zwierzaczków? Powiedz mi. Co? Nie, sio! Okej, okay, dobra. Nie. No wiesz co, Kitek, ja sobie zbudowałam, co tam wziąłeś. Poczekaj. Czy ty możesz, co? No. Kitek. O, chłopaki naprawili, mamy już żelazo z powrotem! Tylko, że teraz to wszystko wypada, już nie leci tak typowo do ekwipunku. Wiesz, o, to chodzi? Dobrze, to ja też będę łapać, bo ja potrzebuję drewna. Jakbyś mógł troszeczkę bardziej się postarać, ale będę wdzięczna. U, sadzonka, sadzonka! Ale to wypada nie, właśnie tam! Spadła ta sadzonka! Musisz zabudować to nie, chyba bardziej. A wiesz, że ta sadzonka by nam dała jeszcze wolność? Przestań mi takie rzeczy mówić! No nie wierzę! Ej, czemu tu jest ten krów się zrespił? Co? Silverfish! O nie, on jest zły! On jest zły, proszę odejść, proszę pana! Wiecie, to jest przecież jeżyk! Jaki jeżyk? No to w ogóle jeżyk, to, czy nie? Tylko, że to jest zły jeżyk! Aha, zły tak jakbyśmy naprawdę mieli... Nie wiem, czy mi się wydaje, ale bardzo dużo z ostatnich... O! Wyjeżdżmy stąd! Nie! Mój balkonik! Mój balkonik! Czy ty możesz bardziej uważać? Ja cię kręcę! Czekaj, no już... tak, zbudujemy tu deski... Proszę bardzo. Mufinka, tu masz bardzo dużo rzeczy. Dlaczego ty nie korzystasz z tych rzeczy? Terakota, tu jest terakota. To jest taki bloczek do budowania. Gdzie mam tutaj? A, to ja czekałam na rzeczy, a co to jest tego? No przecież cały czas ci mówiłem, że tam cię odkładam. Wiesz co, ja muszę stać od tej strony, żeby zawsze tego creepera... No nie, no wyjazd mi! No, udało mi się. Ty weź trochę bardziej uważaj, bo jesteś nie. Ale zauważyłem, że bardzo dużo ich ostatnio tutaj się respi. O, trochę się uspokoiło. Ja wolę jak jest spokój, ty też? Ja też. A kto nie woli, to zombiaka to łatwo akurat. Najgorszy jest wszystko, mimo wszystko jest pan creeper. No taka prawda. Nie, nie, nie pan villager! A po co ci on był? Bo niego można z nim handlować, no! Aha, co mnie nie interesuje. O, złoto znowu. Udało się, Mufinka, mamy, super, co? Super. Jest, mamy w tym momencie, potrzebujemy rozbudować tutaj. Mamy trochę piasku, znaczy dirta. Tak, piasek jest, bo ja nie chcę piasku, bo on spada. Ale to nie piasek, gdy chodziło mi o ten... No to powiedziałeś piasek. Nieważne, chodziło mi o drzewko posadzić. Oj, to spada. O, patrz, i drzewko tu posadzimy. Mamy jakieś kości, Mufina, to jest bardzo ważne. Kości? Co zrobiłem? Wsiadłem na osła, ja nie mogę. Nie mam żadnych kości. Czy chcesz stąd spaść? Czy ty jesteś nie mamy kości, dobra. Potrzebujemy tutaj posadzić trochę, więc potrzebujemy tego dirta. O, jest, udało mi się go złapać. I posadzimy tutaj kolejne drzewko, bo drzewka moim zdaniem są... O, dwa nawet mamy, super, to dwa drzewka tu posadzimy. Serio? Jak one sobie ale drzewa jak urosną wielkie, to się nie zmieszczą tutaj z nami. No ale to je zetkniemy, to chodzi o to, żeby mieć... Tak. A drewno! Tak. Jednak jesteś mądry. A, widzisz, nie pomyślałaś, ja już zbieram następne. Okej. Dobra. Jeszcze tutaj. O, jest! Co? Jest! Co? Jest! Słuchaj, super! Krowy, możesz się posunąć. Mamy dwie krowy muszlomowe. Nie bij, co ty zrobiłaś? No bo mi tutaj przepycha mnie. Wielka, magiczna krowa. Się przepychała mnie. Patrz, próbuję zrobić coś. Ona ci daje nieskończoność jedzenia, a ty ją bijesz? Naprawdę, Mufinka, no tego się po tobie nie spodziewałem. Możesz przestać. Naprawdę, jestem zawiedziony. Twoją postawą. Się dla nas wybudować, a ty naprawdę. No a ja dla nas cały czas kopię, no. O, jak ładne tutaj jest niebo. Szczerze, na te widoki, no to warto tu być. No ej, no jeżyk, idź mi stąd. Nie lubimy pająków. Jeżyk lubimy. O, fioletowy kwiatek. Zebrałem ci fioletowego kwiatka. O, dzięki Kitek. A potem mi tam a, w sumie kwiatek. Nie chcesz kwiatków? Dobra, cicho. Nie zbieram kwiatków. Jest villager. Dobra, idę po dostawę jakichś różnych fajnych rzeczy. On nie handluje z nami. On z nami nie handluje. No to widzisz, dlatego, że tamtego zapchnęłaś. Moim zdaniem jest obrażony po prostu. Możliwe. No. A wtedy wiesz, żebyśmy mogli zrobić małe villagerki. Stań mi takie rzeczy mówić. Co my tu mamy jeszcze? Dobra, wiesz co, Mufinka? Pora coś wybudować. Masz drewno? Dynia! Mamy dynię! Kitek, czy ty masz drewno? Dobiję do 13 poziomu. Jakieś tam powinno być w skrzynce. No nie ma, już służyłam. A co ty budujesz tylko z samego drewna? Nie, ale drewno nie spada. Ocean teraz wyszedł nam. Kolejne rzeczy z oceanów teraz nam dropią. O, okay. Drewno. I to fajnie, w sumie z oceanów. To jest... Dzień, arbuzik! No mamy, arbuzików mamy dużo przecież. O, skrzyneczka. Czy jest ziemniaki. Mamy ziemniaki, Mufinka. Wiesz co to oznacza? Czy...
Co jest? Potrzebuję! Co jeszcze tak naprawdę? Przecież jest tutaj drewno wrzucone w tym. Czemu ty nie używasz tych wszystkich bloków, które ja ci daję? Jest skrzynię, w no teraz dopiero rzeczy. Dałeś się wyłączasz. Nie, ta skrzynia tutaj była cały czas. Nie, nie miała tych rzeczy. Ja potrzebuję to. Ja potrzebuję posadzić nam, żeby posadzić ziemniaczki. Idę budować dalej. Dobra, a ja zrobię nam motykę. Jeju, ale tu jest zwierzyniec wielki, co nie? Wiem, przeszkadzają mi tutaj. Mi też trochę, ale ja nie umiem się tak pozbyć moich kochanych tych zwierzaczków. Ja też. No to widzisz, no. Tu będziemy mieli ziemniaczki. Patrz, ja posadziłem nam ziemniaczki. Powiem ci, coraz lepiej mi idzie zahaczenie o krawędź życia. Tak? Tak, dokładnie, więc się mega cieszę. Mogło być oczywiście lepiej, ale... Czekaj, bo ja już nie ogarniam. Wiesz co, mamy... Trzeba coś zrobić z tymi zwierzakami. Czemu? To na tym odcinku. Trzeba zrobić coś z tymi zwierzakami. To już jest za dużo. Czemu? Co się stało? No myślę, że jest... Ja nie mogę się tutaj poruszać normalnie. Aha. Przynajmniej kura sama stwierdziła, że nie chce dlatego z nami ja sobie próbuję wybudować coś własnego, ale. Zombiak, proszę spadać na dół. Ale ograłem te zombiaki, że jest łatwo. Możemy sobie zrobić latarnie dniowe, chcemy? Tak, błagam! Najgorsze... Chyba Halloween jeszcze troszkę daleko, ale ja lubię takie rzeczy. Najgorsze jest to, że teraz to spada, nie tak jak wcześniej. No proszę was wszystkich, no! Pan pajączek przyszedł do nas. O nie, ale go nie chcę. O rybka! Witam panią rybkę! To jej nie spadnie. Rybka, ale ona sama skacze. Wow, na razie panie rybko! Znowu poleciała. Powiem wam, że te rybki nie chcą z nami mieszkać tak zbytnio. Z tobą na pewno nie. Dobra, Mufinka, teraz jest czas na to, żeby zacząć już budować. Bo już za dużo zbieramy, a nie budujemy nic ciekawego. Ja buduję. Blok, latarkowy blok. Ja buduję tutaj. Nie, krowo, nie idź mi, tu to jest moje miejsce. Ja no, ale nie ja mogę tylko zbieram, z tobą, bym no. Nie zepchnęła, no. Myk. Ciekawe co, dropina, zaraz. Czego jeszcze mogę wybudować? Skrzyneczka. Więcej ziemniaków i drewniane łopaty. Nie potrzebujemy drewnianych łopat, więc zniszczymy dalej. Trzecia krowa! Ej. Super, bardzo mi tego brakowało. Masz jakieś drewno? Mam drewno. To też mi? Rzucam wszystkie do skrzynki cały czas. Okay. Ja wszystko ładuję samą, tylko full ekwipunek, to jest w skrzynce. Ej! Zsiadłem na osła, który mnie prawie ułomał. Trzeba tu uważać, już jest. Nie wiem, że trzeba uważać. Ta mushroom krowa cały czas mi spycha. Ale ona to już jest trzecia, my już mamy trzy. To już nie wiem. To która cię nie lubi, ty musisz pokazać, którą. Siomi, stąd ja tu buduję. Panie handlarzu. Co? Pan villager, widzę, że ci tu przyszedł. Ja tu próbuję robić moje własne miejsce, gdzie ich nie będzie. Widzę właśnie. Patrz, zobacz. Teraz porozmawiajmy na temat naszej pięknej wyspy. Zobacz, tu jest pani krowa, która patrzy sobie przez okienko. Tu pan villager już stwierdził, że on tu będzie mieszkał. Aha, wydaje super. Mi się, że ty chyba budujesz dla niego. No to widać, że on zajął. No zobacz. Nie. Przyszedł sobie zobaczyć i mówi, o, tu będę mieszkać, tu będzie super. Mój domek. Nie, on siomi stąd, ja tu pan chcę. Osioł, który skacze, bo jest jakiś dziwny. On się szybciej zdenerwowałem tu niż ja. Nie, śmiesznie jeszcze, że widzisz, jak jest za dużo zwierząt, to one się zaczynają stakować. Mieliśmy już 6 krów i z 6 krów zrobiło się... Tak jakby jedna weszła w 5. Aha. W sensie 6 krów jest w jednej. Źle to brzmi. No ale trzeci poradzę, no tak to wygląda, tak pisze. I pisze 6 przy krowie wtedy. Okej, okay, dobra. Jak jest ich za dużo, to one po prostu zaczynają jakby ze sobą... To wybuduj tu większy obszar, mądralo. No ale to ty miałaś budować, a ja miałem zbierać, no. Robię, ale co już mi też przeszkadza. Jak by to zrobić? Dobra. O, kolejny osioł, to już czwarty. Nic nie powiem o osłach, ty osioł. Co? Mufika? Nie, dobrze, tak się nie będziemy bawić. Ja buduję sobie teraz własny mój domek. Gdzie jest jakieś moje... Wszystkie mi zabrała, wszystko zabrała. Nie ma tu nic po prostu. No daj mi jeszcze coś, bo mi się już skończyło. Nie będzie już, nie ma. Cały czas bierzesz to. Dobra, nie. Co ja mam zaraz to brać? Potrzebuję nożyczek. Czy mamy nożyczki? Czy ty uderzyłaś pana posła? Nie, ja to słyszałem. Bo chciałam ten blok, co nie? No. I chciałam dalej zniszczyć, bo potrzebuję tych rzeczy. Mam nożyczki i teraz zobacz co Łukaszek zrobi. Zobacz co Łukaszek zrobi. No nie wiem co zrobi. Raz, dwa, trzy. I spójrz na to. No. Teraz zrobimy. Dawaj. A zapalisz je? Teraz trzeba je zebrać z powrotem. Czyli aha. Zbiera się tak. I dwie. Zebrałaś mi! Oj, sarki. Nie. No poczekaj, no. Jak mi dałeś je. Idziesz tu? I zrobimy coś fajnego. Chcesz się? Trzymaj. Bo ja i tutaj mamy latarnię. Jedną zrobimy latarnię, tak? Dobra. I zrobimy dzisiaj gościa specjalnego. No. Czyli zobaczysz. Poznasz dzisiejszego pana gościa specjalnego. No, dzień dobry. Z tej strony gość specjalny, czyli Mr. Bałwan. Witamy serdecznie. On też będzie nam chodził i zajmował miejsce. Tak, on będzie nawet, zobacz, śnieg. Kiedy ty to przemyślałeś? Zobacz, on widzisz, on sobie ja chodzi i śnieg kręcę. Nie, ja wolę ciepłe klimaty, ja lubię święta, ale wiesz, no jednak wolę
na ciepłe kraje. Ale zobacz, Mufika, jak tu ładnie już się robi. A ten kurczak mnie nie weźmie do ciepłych krajów, bo nie umie latać. Ale zobacz, jak tu ładnie. Chodź tu, chodź tu do mnie. Widzisz, może byśmy sobie tutaj domek razem zbudowali. Patrz, odgodzilibyśmy to teraz. Jestem za, bo tam wszyscy mi chodzą. Słuchaj, musimy zrobić sobie dodatkowe rzeczy. Ja bym zrobił tak. Drzwi, hasło. Crafting. Ale wiesz co, drzwi, problem z drzwiami jest taki, że pan villager je potrafi otwierać. No pozbądźmy się pana villagera. Nie możemy. Czemu? Ania, wiesz co, no to jest przecież, to jest jedyna osoba ludzkości. Nie patrzcie tak na mnie, krowo. Patrz, co bałwan robi. Zobacz, gdzie bałwan poszedł. Gdzie? Bałwanie, nie! Bałwan już sobie, ej, ale wiesz co, mi się wydaje... Patrz, jeden... patrz! Nie! Ja tylko myślałam, że się zeszliśnie. Jezu, on chciał zeskoczyć. No ja bałwan, to widziałam. Bałwan, uważaj na siebie. Wiesz co, ja na wszelki wypadek zrobię nam drugiego. Będzie mi dwa bałwanki. Po co? Aha, no, okej. Okay, nie wiem po co. Mamy dwa bałwanki. Powiem ci, że jest coraz gorzej. Spójrzmy się do tyłu. Mamy wielki zwierzyniec. Właśnie wam przedstawię wszystkich naszych mieszkańców. Mamy tutaj osiołki, dużo krów, jednego villagera. Zestresowaną jakąś mufinę, czyli też jest to zwierzak. Dwa bałwany, świnki, nawet o, dwie świnki są. No i chyba to jest wszystko. Gdzie są kurczaki? Ja zauważyłem, że kurczaki mają tendencję do zeskakiwania tutaj na dół. Więc napiszcie. No bo one myślą, że są lotami, a one są nie lotami. Ty się pan, proszę pan, może się pan w końcu zdecydować, gdzie pan mieszka? Proszę wracać tam, do siebie. Ja. Do siebie. Do mnie po prostu. O, mówi mi, że nie. Zobacz. Chodzi. Mówinka, czy ty się kąpiesz? Tak. Stwierdziłam, okay, że biorę kąpiel. Trzeba przypilnować, żeby te nasze piękne ziemniaczki się tutaj, o, miały plony, żeby je zebrać. Ej, tak całą noc budowałam, to aż mi się spać zechciało. Dobra, ja myślę, że chyba będziemy kończyć w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A my w tym momencie bierzemy się za zdobywanie większej ilości bloków i widzimy się w następnym odcinku, gdzie już będzie mieć własny domek. Tak więc na razie wszystkim! Pa!